Witam Was serdecznie. Jestem w niedużym pomieszczeniu i będę wykonywał pomiar. Jak wiemy, pomiar to najważniejsza rzecz podczas pracy. Żeby wszystko nam się udało i to nie tylko jeśli chodzi o stolarkę. W każdym zawodzie, gdzie używamy miarki, wymiarów, metrów kwadratowych, metrów sześciennych, centymetrów, milimetrów, niezbędny jest odpowiedni pomiar. To daje nam końcowy sukces, więc zacznijmy mierzyć. Zaczniemy miarką, ale jestem sam, moi drodzy. I teraz problem polega na tym, że przy mierzeniu samemu pierwsza sprawa dobra dla organizmu jest troszeczkę gimnastyki, natomiast ta miarka nie jest odpowiednio napięta. Muszę to robić w kilku miejscach, sprawdzać, a i tak powinienem odliczyć sobie pewien luz na mój własny błąd, czyli odchylenie miarki od ściany. Miarkę odkładam, chociaż o niej nie zapominam. Firma Hogerth wyprodukowała dalmierz. Nie potrzebujemy mierzyć nic daleko, natomiast pokażę Wam, jak fajnie i szybko zmierzę sobie ścianę w kilku miejscach i wyliczę sobie w odpowiedni sposób wymiary, które powinienem zapisać w swoim notesie. Proszę bardzo, zaczynamy. Szerokość ściany. Ustawiamy sobie czujnik 2,27,5. Taki wymiar wyszedł nam w tym miejscu. Sprawdźmy sobie to troszeczkę niżej. 2,28. Czyli już wyszła nam krzywizna 0,5 cm. Powinniśmy uwzględnić ten wymiar krótszy, który nam wyszedł. Sprawdźmy wysokość w tym układzie. Ustawiamy naszą kropeczkę piękną. 2,23,7. 2,24. Czyli widzicie, dzięki dalmierzowi w prosty sposób zmierzyłem różnicę dosłownie 3 mm. Ale to jest nie wszystko, co ten dalmierz potrafi. Bo tak naprawdę, gdybym sobie w tej chwili, moi drodzy, naciskamy sobie tutaj wszystkie wartości, metry kwadratowe. Jak wiecie, jeżeli wyliczacie klientowi na przykład zabudowę szafy, zabudowę kuchenną i używacie do wyceny metrów kwadratowych, nic prostszego przy pomocy tego dalmierza. Czyli mierzymy sobie ponownie wartość szerokości. Dobra, mamy wysokość. I proszę bardzo, podczas dosłownie 3 sekund zmierzyłem metry kwadratowe tej ściany. 5 metrów kwadratowych nam wyszło. Jeżeli wyliczacie klientowi garderobę, szafę pod zabudowę, kuchnię i używacie metrów kwadratowych, jesteście w zasadzie natychmiast w stanie klientowi określić, jaki koszt będzie zabudowy, którą klient chce zamówić. Ale to jest nie wszystko, co potrafi ten dalmierz. Bo, moi drodzy, on pamięta więcej niż ja i prawdopodobnie więcej niż mój notes, który czasami gdzieś się zawieruszy. On potrafi zapamiętać 30 wartości, które mamy zmierzone. Czyli możemy wziąć dalmierz po wizycie u klienta, jeśli zapomnieliśmy wymiaru, nie mamy przy sobie zeszytu, ale mamy dalmierz i odczytać wymiar. Moi drodzy, miarka nie przychodzi do lamusa, bo bez miarki stolarz to jak bez ręki, można powiedzieć. Natomiast z pomocą przychodzi nam dalmierz marki Hogerth. Naprawdę polecam. Bardzo fajna zabawka. Już pomijam fakt, że na czerwono świeci i można się z kotkiem pobawić.